Siema, siema, Byki, hejos. Jadę właśnie do Nabora, szykuję się. Wszyscy w domu siedzą, mgła jest, śnieg spadł, a ja jadę do moich widzów za Bydgoszcz. See you. I będziemy upalać motocyklami. Będzie kozacko, mówię wam. Beta już przygotowana, a tutaj mam jakieś tam ciuchy. Patrzcie, jak wygląda. Mgła, prawie nic. Co tam będzie się działo, to sam jeszcze nie wiem. Patrzcie to. Bus odpali na pewno. Wczoraj był jeżdżony. Jest. Rozmrozimy go. Jadę sam, ponieważ moja ekipa jest cała chora. Kuba ma koronawirusa, a Klaudia prawdopodobnie też. Tomek gdzieś tam na kwarantannie. Ja zostałem sam. Czyli jadę sam. Plakaty bym mógł wziąć chłopakom. Z Kubą, a ja. Jadę do Pruszcza. Patrzcie to, jaka mgła. Nabor. Jadę do was, Byki. Patrzcie to, jakie mleko. Nie wiem, do ilu, do 20 metrów może coś widać. A ja sunę dalej busiakiem. A tu jakie mleko. Nie wiem, 7 dych można lecieć. No słuchajcie, ja jadę bez ogrzewania. Ogrzewanie mi siadło. Szyby, no nie mogę ich rozmrozić nawet. Nawet wycieraczki płynem nie robię, bo zachodzi mi wszystko lodem. Para leci mi z ust. Ale jadę. Cały czas mleko. Słońce gdzieś tam się przebija, nie wiem. Już jest za 21, ale na pewno się spóźnię na bord. Przerwa na jakąś kawę, muszę się zagrzać, bo zmarzłem cały normalnie. Minus 7, a my na motocykle jedziemy. To jest, kurde, dobre. Patrzcie, minus 7. Jak nic. A jak? Leg ekipa. Pozdrawiam Kubę chorego, Bidoka i Klaudię. Elo. No, mgła jest, pogoda nie rozpieszcza. Wypadki na pewno, jak nic. Ja mam WS-kę, a kumpel woli wyspę. Siemanko. No jadę. Ogrzewania w aucie nie mam, piździ, jak nie wiem, minus 7. Mgła jak cholera, ale jadę. No to musicie poczekać, nie? No, musicie poczekać. Jeszcze tam jednego ziomka trzeba będzie poczekać i no tam ogólnie się wyrobić na luzie. No myślę, no nie wiem ile tam, 40 minut powinienem być, nie? To na luzie. No, także spoko. Minus 7, fajna pogoda, wiesz, na motocykle, za je fajna. Jajdź, idę na kawę. No nie da rady, po prostu nie da rady tak jechać w takim piździejewie. Ja mam WS-kę, kumpel woli wyspę. 3 i może czekoladkę na to? Nie, czekoladka nie. O, jadź. Teraz wiem, co Kevin czuł. Wezmę jeszcze herbatę, żeby ugrzać nogi. A w pogodzie mówili, że będzie na plusie. Ja już w rękawicach prowadzę, nie idzie po prostu wytrzymać. O, teraz to mi się zaczyna grzać. Bardzo mocno. Ale silnik. Ale czy pójdzie tu ogrzewanie? Tego nie wiem. Chyba trzeba będzie zaraz stawać, bo mi tu wybuchnie ten... O, temperatura nadmierna, ale lipa. Nie ma obiegu, zamarzł mi płyn chyba. Bus stracił moc, ale zaczął grzać. Oj, zaraz się zagrzeje w szoferce, super. Na samym końcu prawie 50 kilasów bez ogrzewania. Czyli nic nie wybuchnie w Peugeocie, będzie dobrze. A już obawa taka była, Byki, no. Grzeje. Wow, jakie zrabiałe łapy. Jest git, jest dobrze. Do Nabora droga trudna jest. Cała w śniegu. Mam jeszcze 7 minut. Już jestem, Byki. Jesteś na miejscu. Jestem na miejscu.
Mikołaje, prawdziwe Mikołaje. Siemano! Nabor? A jak? A jak? Siema. Siema, ale Mikołaje. Siemanko. Siema, gdzie mam stanąć? Można sobie tak tutaj prosto, bo tam z sąsiadem gadałem, może stać, nie? Tu? No i tak prosto sobie wjeźdź, tyle. Tu nikt nie jeździ. Dobra. Macie gdzie co schować, czy nie? Co? Ulepy? No. Ja mam. To się podzielicie, nie? No idzie. I plakaty wziąłem. Masz te? Zobacz, z Bornem. Ja już mam tam kilka. I z Kubą. Nie doszły, nie? Nie doszło tamto? No to już zgubili, to nie ma. Czekaj, teraz może do worka wtedy jak? No jeszcze jedna. Masz z Kubokiem. Kuba koronawirusa ma. Jednak. No. Ale sprzęty! Honda! Lepsza jak wygląda. A to jest co? Honda! Honda! Też lepsza jak wygląda. A to Kawasaki? Ja. Kawa. No super. Masz nawet lampki, widzę. O. Czyli homologacja jest. Lampka czerwona. Tamta jest ciekawa. Gdzie będziemy upalać? No gdzieś tutaj po prostu, nie? Po prostu. O czym, a jak masz na imię? Jakub. Jakub, o czym będziesz opowiadał? No o swoim motorze Hondzie. CBR. Honda CBR? CBR 125. Jeździć, jeździć, kopcić, kopcić. Jak to każdy motor lubi. O. Było parę przypadków uciekania przed policją. No niedawno co udało mi się odzyskać z posterunku policyjnego motor. Oddali ci? Oddali. 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 Sam byłem pełen podziwu. Pełna homologacja. A tu co masz? Dźwignię biegów? Żeby lampa się trzymała, bo... Aha, już wiem. Trochę to zrobić, nie? No, ale najważniejsze, że jest sprzęt. O, tu też masz kawałek klocka. No, to musi jakoś po prostu świecić, nie? No, instalacja, nie... widzę, że też należy w porządku, jo. Utrzymana. Tu też widzę, jest git. To musi tu fluo, to jest najważniejsze. A który jest twój nabor? Kawasaki. Kawasaki, ty no. Honda. O, masz moją rejestrację z miasta. To ta rejestracja jest taka... Z mojego miasta ma rejestrację, a ja tu 70 km jadę. Nieźle. A tu gdzieś jest Kotomierz, nie? W drugą no, stronę. Daleko. Niedaleko. A Niemcz daleko jest? Nie wiem, z 10 km stąd. Coś ty. No. Ja do Niemca ciągle jeździłem, do kumpla. Co, odpalisz? Jakub? Odpalić, trzeba odpalić. No popatrz. No super! No to oleju pobiera, ale... Zędowne. Pokażesz, co to potrafi? Czy to ma w ogóle coś? No, no coś potrafi na pewno, nie? Pierdzi, ale jeździ! Popatrz! Mocy nie brakuje. Mocy nie brakuje. A ty jak masz na imię? Ja Bartek. Bartek? A... A to jest twoja Honda? Honda. O, masz zaczepki. Ma. Dobra, to już ci kamerę wrzucam. A gdzie ją przyczepisz? Nie, gdzieś tam tutaj zamontuję, nie? Nie, to masz... Nie. Nie wiem, na ile masz tych przełączników. Mam pewno tego. Łaj, zanim ty to poskładasz... To jakie dymy dzisiaj będą? Coś na pewno się zobaczy, nie? Się zobaczy? O. Dobra, to ja już się ubieram, bo mi zimno. Bez czego? Bez gleby się nie obędzie. No ja się raczej nie wyglebię. Nie będę się starał wyglebić, o, wiesz? Ale te opony mówią wszystko, nie? O, ja cię! Bartek! A który rok jest twojej Hondy? To jest... Nie
pamiętam. Nie mam zielonego pojęcia. 2004 to chyba są. No chyba 2004 rok. 2004, a ile dałeś za nią? 800 zł. O, warto? Warto było. To jest 125, nie? Tak. Ile koni ma? Nie wiem. Nie wiadomo. Nie interesowałem się. Nie interesowałem się. Moc ma. No to najważniejsze, to nie? Najważniejsze. Ryje pole, nie? Tak. I jeszcze na takich oponach, no lepszy niż w tym Supermoto. A ja jechałem ostatnio po śniegu, to ci powiem, na tych kostkach to też słabo się ślizgało. No, ślizga. Dobra, przybieram się. Zimbo. Elo, jestem u Nabora. O, już, lewa. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.